Hej, witajcie na kanale Spalmy, to kontynuujemy Mgły Ravenloftu, odcinek 48, drużyna zapuszcza się do Beres, gdzie coś na nich patrzy i chce ich zeżreć, albo cokolwiek. Coś z tych rzeczy, coś złego, coś złowrogiego. Powiem rzecz, jeżeli oglądacie ten odcinek w przyszłości, w stosunku do nas, to znaczy, że nastąpiła jakaś koniunkcja sfer, dlatego że jak to nagrywamy, to mamy wszystkie możliwe problemy techniczne. Konkretnie ja, mój internet odmówił wszystkiego, a zapasowy internet też odmawia, więc wszyscy mi odmawiają ostatnio. Jeżeli to oglądacie, to znaczy, że zdarzył się cud. To jest moja wiadomość dla ludzi z przyszłości. Więc dziękujemy, że jesteście chyba, czy coś. No, a jeszcze dziękujemy również, a nawet przede wszystkim tym, którzy nie tylko są, ale nawet nas wspierają na naszym Patronite. Dziękujemy też tym, których nie ma, a i tak nas wspierają, bo... Oczywiście, że tak. Ale oni nas nie słyszą, więc... Faktycznie. Marta już martwa w środku. Marta, nie, ja się zastanawiam, czy koniunkcja ma coś wspólnego z końmi. Koniunkcja. Koniunkcja ma tyle wspólnego z końmi, co koniak. A wiesz, co ma koniak wspólnego z końmi? To samo, co rum i rumak. Dlatego możemy już przejść do Mgieł Ravenloftu, odcinek 48. W Barovi nie ma koni, to już wiemy, nie? A może są rumaki? Tak to nie, Rahadin przyjechał na koniu. Ej, ale centaur jest koniunkcją człowieka i konia. Kury większe niż konie. Są w Barovi kury większe niż konie? W sensie lepsze. Czekobo. Ruszajmy. Znajdujecie się pośrodku kamiennego kręgu, gdzie odnaleźliście ranną Muriel. Po drugiej stronie rzeki rozciąga się Beres, pochłonięte w bagnie. Pojedyncze dachy domów wystają z ponad wodą. W niektórych miejscach na wzniesieniach widać nawet jeszcze lepiej zachowane konstrukcje. Mgła jednak jest tam tak gęsta, że ciężko spojrzeć na więcej niż paręnaście metrów w głąb. O dziwo, po waszej stronie rzeki mgła jest znacznie rzadsza i domy tutaj wydają się być lepiej zachowane. Niestety żywioły i upływ czasu dalej doprowadziły do ich rozkładu. Tak więc wioska Beres właściwie w ogóle się nie zachowała. Uriel po opatrzeniu przez Trevora wydaje się być już w lepszym stanie, jednak rany, które otrzymała, spowodują, że prawdopodobnie szybko nie będzie mogła się dosyć sprawnie ruszać. Jaki mamy plan? Nie wiem, chcemy walczyć z wiedźmą? Chyba tak, chyba to, po to tu jesteśmy, nie? Może na początek rekonesans? Tak, chyba to byłaby dobra opcja, jeżeli byłabyś tak miła. Muriel w sensie podnosi Zalaman, głowę. Zandor. Jeśli chcecie wysłać to małe stworzonko, to ostrzegam, że wiele rzeczy, które tam żyje wewnątrz Beres, jest bardzo wrogo nastawione do wszystkich niewielkich latających istot. Generalnie wyszukują przede wszystkim kruków, ale w mgle mogłyby się pomylić. Może być to ryzykowne. Obawiam się, że nie mamy lepszej opcji. Jaka jest mniej więcej odległość między miejscem, gdzie siedzimy, a chatą wiedźmy? Będzie kilkaset metrów. Czy jest coś o chacie, co jeszcze możesz nam powiedzieć? Czy nie, chatka jeśli chodzi sama o tę jest... chatę, to raczej nie. Jest to po prostu kawał drewnianej chaty postawionej na zrąbanym drzewie, na pniu. Wokół niej, jak wspomniałem wcześniej, wywala się dziwnie dużo zabawek dziecięcych. Ale poza tym
czasu do czasu przestawiają się strachy na wróble. Jest inne miejsce w Perez, które raczej omijamy z daleka. Willa burmistrza, która z jakiegoś powodu czasami płata nam figle i wzrokiem... Nie wiem, jak to wytłumaczyć. Czasami wygląda jak kompletna ruina, którą powinna być, a czasami mogłabym przysiąc, że kiedy tamtędy przylatywałam, widziałam ją taką, jaką powinna wyglądać kilkaset lat temu. Nikt z nas nie zapuszczał się do środka. Czy ten opis mi coś sugeruje, co to może być? Jakaś, nie wiem, wyrwa w czasu przestrzeni i magia, która pokazuje coś tam, czy mogę... Chciałbym, żeby na inteligencję rzucili w takim razie wszyscy poza Agatą w tym momencie. 19. 16. 19. O tyle co Pins nie bardzo wiesz, poza jakąś iluzją, która mogłaby być rzucana od czasu do czasu, szwankującą, tak Trevor i Rocky konkretnie macie... Dziwny dreszcz przechodzi po waszym ciele, kiedy przypominacie sobie wasze pierwsze spotkanie, kiedy weszliście do barowi i przypominacie sobie willę, która pomimo upływu czasu z zewnątrz cały czas wyglądała tak jak kilkaset lat wcześniej, przynajmniej powinna. Trevor, pamiętasz? Posiadłość Durstów. Tak. No, nie wiem, czy chcę wchodzić drugi raz do takiego domu z drugiej strony. Nie, tam na pewno nie wchodzimy. To jest przeklęty. Na razie nie wiemy nic, co miałoby nas pchać do domu burmistrza Beres. Chyba, że coś było coś w przepowiedni o domu, było coś o róży zerwanej, to wiemy. To nie, to Beres, tak? No właśnie, czy wiemy, gdzie albo czego konkretnie chcemy tu szukać? No bo pytanie, na ile musimy faktycznie zapuszczać się w stronę chaty wiedźmy, a na ile możemy najpierw rozejrzeć się w jakimś innym miejscu. Wiemy tylko, że coś istotnego może być w Beres prawdopodobnie, ale... Jedyne zachowane miejsca, jakie się tutaj znajdują, poza oczywiście chatą wiedźmy i tą dziwną willą, to cmentarz za kościołem. Kościół był na wzniesieniu, więc bagno go nie pochłonęło, ale zaczął się dosyć mocno rozpadać. Za nim znajduje się dobrze zachowany cmentarz. Od czasu do czasu z tego kościoła dochodzą różnego rodzaju krzyki. Po raz kolejny nigdy nie kazałam nikomu się tam zapuszczać. Wystarczająco jest tu dużo niebezpieczeń ze strachami na wróble i wiedźmą, która się czai. Ja powiedz, ktoś nam mówił, że mgły tutaj są trujące. Wiesz coś o tym więcej? Mamy czegoś unikać? Nie wchodzić w zieloną mgłę na przykład, bo to symbol trucizny znany? Zawsze trzymaliśmy się na tyle wysoko w powietrzu. Nikt nigdy z nas, aż do momentu, w którym nie mieliśmy krótkiego starcia z babą Lyzagą, generalnie nie przyjmowaliśmy ludzkiej formy i obserwowaliśmy Beres zawsze z góry. Ciężko mi powiedzieć, czy przy ziemi nie utrzymują się jakieś trujące opary. W powietrzu nic takiego nam nie groziło. Pewien rycerz niedawno powiedział nam, że usłyszał głos nagle, idąc przez bagna, który kazał mu nurkować. Czy słyszałaś o podobnych wydarzeniach? Nie, ale brzmi jak magia wiedźmia, która... Nie dziwi mnie, że Lyzaga mogłaby się tym posługiwać. No wracamy trochę do punktu wyjścia. Wydaje mi się, że powinniśmy zacząć od rekonesansu i później ewentualnie rozprawić się z wiedźmą, no bo jeśli zaczniemy chodzić po miasteczku, to nic nie gwarantuje, że w jakimś momencie to ona nie zaskoczy nas, a wtedy będziemy w dużo gorszym położeniu. Musimy z grubsza zorientować się, gdzie mniej więcej, bo one się poruszają, ale gdzie mniej więcej znajdują się te strachy na wróble i starać się je w miarę uniknąć. Niepotrzebne starcie. Zwykle patrolują granice. Jeśli wejdziecie do środka głębiej, to jest szansa, że się na nie nie napotkacie, o ile Lyzaga nie każe im inaczej. Może by tak podpalić tę chatę? Może ona tam siedzi w środku po prostu? No, myślę, żeby była magicznie chroniona przed tym. Podpalić zawsze możemy. Spróbować, na pewno. Ale... No, możemy niby przekraść się tak między tymi strachami i dostać się do
centrum miasta, powiedzmy, gdzie zgodnie z tym, co mówi Muriel, nie powinny już patrolować ulic, ale znowu to też wydaje się dość ryzykowne. Każda opcja wydaje się dość ryzykowna. Pytanie, przy której mamy większe szanse. Ja bym odwiedził dom burmistrza. Takie mam przeczucie, że to był dobry pomysł. Nie wiem czemu. Byliśmy już w jednym przeklętym domu Rocky. Nie mamy pojęcia, jakie przekleństwo jest położone na tym domu. Mam przeczucie po prostu. No. A jakie było położone na tamtym? I jak je zdjęliście? Trzeba było... Razem z domem. No, trzeba było pochować na poświęconej ziemi szczątki dzieci, których duchy tam mieszkały. Co to wymyślił? Nie wydaje się szczególnie trudne. W sensie, jeśli to znowu jakiś duch niespokojny nawiedza dom burmistrza, to może będziemy w stanie mu pomóc. Był też wielki, gigantyczny potwór, z którym musieliśmy walczyć. Była nieumarła pani domu i nie mogliśmy się wydostać ze środka, dopóki tego nie zrobiliśmy. Ilekroć próbowaliśmy na przykład wybić szyby, one same odrastały, jakby to były jakieś pnącza czy zielenina. Tak jak nie mamy teraz powodu iść do tego domu chyba, nie? Najpierw wiedźma. A jeśli te duchy z tego domu, jeśli tam są jakieś duchy, też mają odpowiedzi. Pamiętaj, że w tym domu no się dużo dowiedzieliśmy o rzeczach. Może tak będzie, ale może najpierw wiedźma, żeby nie chodzić tutaj dookoła. Jezu, to tak jak Agata powiedziała, kiedy wiedźma nas obserwuje, może najpierw wiedźma, a potem, jak już nie będzie wiedźmy, największe zagrożenie, to będziecie sobie mogli chodzić. Wtedy te strachy nie powinny też już dłużej działać, jeśli dobrze rozumiem. Nie mówiąc o tym, jeżeli to wiedźma kontrolowałaby przekleństwo tego domu, to bylibyśmy w jej pułapce, gdybyśmy po prostu tam weszli. Albo przekleństwo z tego domu ma jakieś odpowiedzi związane z wiedźmą, żeby, nie wiem, powstrzymać ją. Może burmistrz był jakimś wrogiem, albo ktokolwiek, kto tam żył. Już nie takie rzeczy spotykaliśmy po drodze. Pojawiła się później, nie? Mm-hmm. Może wiedźma to Marianna. Teraz. Nie wiem, coś czuję, że w tym domu burmistrza coś tkwi. Tkwi coś więcej. Muriel podnosi głowę. Nie wiem. Nie wiem, co chcecie planować i w ogóle dlaczego uważacie, że możecie zabić Lizagę. Nie mam ani siły, żeby się z wami w tym momencie kłócić. Ani żeby wam jakkolwiek pomóc. Jak dokładnie to było sformułowane we wróżbie? Co mieliśmy znaleźć, Beres? Nie, mnie tam nie było, ale coś było, że róża zerwana zbyt wcześnie i że ktoś klęczy gdzieś czy coś. Trevor w tym momencie szuka za pazuchą swoich notatek. Trevor wyciąga swój dziennik, który prowadzi przez całą podróż, kartkuje go i mam tu wpisane miecz niosący światło, cokolwiek to znaczy. To może być dosłowny miecz, może być też metafora jakaś. Wiecie, jak to jest z wróżbami. Ale to raczej wskazuje na jakiś oręż, a nie na informacje, które tutaj zdobędziemy. Cóż. Mirror się wtrąca. Żadnego miecza nie widzieliśmy, a już na pewno nie takiego, który niósłby jakieś światło wśród tych mgieł. Czyli wychodzi na to, że w sumie nawet nie wiemy, po co tu przyszliśmy. W sumie Beres to dosyć dziecinne miejsce, chodźmy stąd. I przepowiednia nas tu wysłała. Wydaje się być ważne. Rocky chciał zabić wiedźmę. Rocky, chcesz zabić wiedźmę. Ja dalej chcę zabić wiedźmę, po prostu nie do końca wierzę w przepowiednie. Tam leżą zabawki. Przydarzyło nam się tyle fascynujących rzeczy, odkąd tu jesteśmy. I to nie tak, że każda z nich była przepowiedziana, a takie, wiecie, dopasowywanie do rzeczy, które się wydarzyły, jednego zdania, no to umówmy się, zawsze można jakoś dopasować. Wydaje mi się, że naszyjnik, który Trevor ma na szyi, bo to się robi z naszyjnikami, wydaje mi się, że potwierdza te prawdziwość tej przepowiedni. Mam wrażenie, że te rzeczy mogą być ważne. Przepowiednie zwykle są ważne. Naszyjnik. Kamienie też są. Panie, właściwie dobrze by było odzyskać ten kamień. Nie jest. Ty znowu o winie? No, wolałbym, żeby Martikowowie mieli ten kamień niż jakaś wiedźma, która morduje dzieci, oczywiście. To jest podstawą jest, że morduje dzieci. Na czym wy się w ogóle zastanawiacie? Wydaje mi się, że jeżeli ta wiedźma ma ten kamień i zależało jej na zdobyciu innych kamieni, to ma ku temu jakiś powód i wydaje mi się, to może być istotne, ale nie wiem tego. Po
co, sprawdzamy, jak wygląda sytuacja przy jej chacie i potem zdecydujemy, co robimy? Niech Xandor leci wysoko, w miarę. I szybko. Jak zobaczy coś niepokojącego, no to po prostu zawróci. Wydaje mi się, że jest szybszy niż, nie wiem, strachy na wróble. Znaczy, ale... ciężko pomylić go z krukiem, jest cały biały. Otóż to. Przyzwierz go z powrotem, nie? Kiedyś. Tak, tak. Nie no, będę cały czas pilnować sytuacji, ale w najgorszym wypadku to nie tak, że on może umrzeć. Więc jeśli ktokolwiek z nas ma być tą pierwszą ofiarą podczas rekonesansu, to on skończy dużo lepiej niż ktokolwiek z nas i po prostu po pewnym czasie będzie mógł wrócić. Nieważne. Niech uważa, bo ta wiedźma podobno lata w misce. To jest dziwne. Słyszałam o wiedźmach latających na miotłach, ale w misce? Zwracam się do Muriel. To na pewno jest drzewo, ten dom jest na drzewie, tak? Kiedy nie jest na... zwracasz się do Muriel, widzisz, że jej głowa opadła i ma zamknięte oczy. Ona śpi czy umarła? Lekarz? Właśnie chciałem się przyjrzeć, czy ten stan jest w jakikolwiek sposób nienaturalny, czy to po prostu sen ze zmęczenia. Rzuć na medycynę. Ewentualnie zanudziliśmy ją na śmierć. Mogę użyć swojej torby lekarskiej. Żeby ją obudzić. Ale żeby określić się od dycha. Nie, bo ja sprawdzam na razie jej stan. Trevor napierdala ją. No, ale w jaki sposób? No. 18 w każdym razie, bez torby. Widzisz, że oddycha spokojnie. Jesteś przekonany, że to kiedy ją bandażowałeś, miałeś również, mogłeś lepiej się przyjrzeć. Muriel musiała ledwo co spać. Zjadła tyle, co ją nakarmiliście teraz. Nie miała prowiantu, a jak mówiła, to już parę dni leży. I prawdopodobnie była cały czas czujna, choć krąg wydaje się zapewniać jakąś ochronę, to najwidoczniej nie chciała ryzykować i w tym momencie po prostu zasnęła. Te Trevor, ona nie jest otruta czy coś? Te mgły nie wpłynęły na nim jakoś zdrowotnie czy coś? Ma jakieś oznaki bycia zatrutą? Ma oznaki bycia wycieńczoną fizycznie. Prawdopodobnie to nie wiem, spała też... długo i nie jadła wiele. Ale dobrze by było też wiedzieć, bo podobno są trujące bagna, więc nie ma tam... No z tego, co ja widzę, nie widzę żadnych śladów trucizny. Nie widzę żadnych śladów trucizny. To dobrze. Jeżeli ona tu dotarła, nie zatruwając się, to my może jesteśmy w stanie dotrzeć tam. Czy cokolwiek widać w tej mgle, jak się patrzy w kierunku, w którym jest podobna ta chata? Czy to jest tak, tylko tam mgła się robi zbyt gęsta, żeby zobaczyć aż kilkaset metrów do przodu. Mówię, kilkanaście, to jest góra, widzisz po prostu zarysy ruin budowli, które... A jakieś światło? Nie. No ale chociaż jest dzień, to nie jest tak, że tam jest ciemno po prostu, jest... Mhm. Widoczność jest... No ale żadne jakieś pochodnie, nie. Czy ognie, nic. I na ile patrzycie, nic się nie rusza w środku, jeszcze przynajmniej póki... Możecie na tak daleko, jak jesteście w stanie spojrzeć. To ja bym chciała wysyłać Xandora na ten rekonesans, tak chcesz bezpiecznie, patrzeć przez jego zmysły, czy dowiedzieć się potem. Tak, tak. Więc jak wylatujesz, oczywiście wzbijasz się w powietrze. Niestety problem jest taki, że kiedy lecisz wyżej, widoczność jest bardzo kiepska. Echolokacja Xandora w miarę działa, więc jesteś w stanie stwierdzić mniej więcej, gdzie znajdują się budynki. Jednak w tej mgle dźwięk dziwnie się rozchodzi bardzo, co powoduje, że do zmysłów to, co dociera Xandora, sposób, w jaki teren jest na górze widoczny, jest zniekształcony na tyle, że kiedy próbujesz łapać przez te zmysły, to trochę nie ma sensu to, co do niego dociera. Czy jestem w stanie, jakby na razie, nie obserwując całego terenu, po prostu, żeby Xandor poleciał w kierunku, w którym jest chata, mniej więcej odległość, jaką podała nam Muriel, i dopiero tam spróbował obniżyć lot i obejrzeć sam teren wokół chaty, bez tej całej, powiedzmy, drogi do niej. Dobra, więc to jeszcze on chwilę leci, cały czas trzymając się oczywiście w górze. Tak jak mówię, poza tym, że gdzieś tam widać wystające od czasu do czasu te budowle, które najwidoczniej były na takich wzniesieniach, że jeszcze nie zatonęły w bagnie, tak na echolokacji ciężko się bardzo, bardzo zdać, bo ten krajobraz nie ma sensu pod tym względem. Dźwięk tu się bardzo dziwnie rozchodzi. Więc Agata jest w tym momencie w transie i wiecie, że steruje Xandorem, ale to chwilę zajmie. Ja się tak nachylam do Trevora i lekko przyciszonym głosem mówię: 10 srebrnych monet, że nie wróci. Zgadzam się. Nie ma co się zakładać. Tego Agata nie słyszy.
Okej. Okay. Słyszysz to, co słyszy Zander, a nie to, co oni mówią. Mm. Czekamy zatem. Mhm. W końcu dolatujesz w miejsce, gdzie na ile jesteś w stanie zorientować się, jest tutaj w miarę pusto, więc poza dużym obiektem po środku, który może być chatą, zlatujesz niżej i zauważasz, że mgła tu zrobiła się lekko rzadsza, tak jakby jeżeli mgła byłaby lasem, to znajdujesz się na delikatnej polanie. Po środku znajduje się olbrzymie drzewo, a raczej jego pień, a na nim znajduje się zupełnie niepozorna drewniana chatka. Ziemię natomiast po prostu zalewają tutaj, po części pochłonięte lekko bardzo, bardzo płyciutką wodą, różnego rodzaju lalki, drewniane figurki, malutkie wyrzeźbione domki dla lalek, wszystko co mogłabyś sobie wyobrazić jako akcesoria, które mogłoby być bardzo, bardzo małemu dziecku. Poza tym, kawałek dalej widzisz niewielką zagrodę. Widzisz tam ruszające się kształty, jednak nie jesteś w stanie na to bardziej ich określić bez podlecenia bliżej, ale przy jednym z bel, którą stanowi ta zagroda, widzisz na czubku tej beli ludzką czaszkę nasadzoną na jakiegoś rodzaju słupek. I w tym momencie, kiedy przyglądasz się, zauważasz, że również na kolejnej się taka znajduje i na kolejnej. Nie widzisz ich wystarczająco dużo, żeby móc je policzyć. Na tych, których widzisz, masz wrażenie, że na każdej znajduje się czaszka. Czy dookoła chaty widać jakieś te strachy na wróble? Na tą chwilę nie. Być może Muriel słusznie mówiła, że trzymają się raczej obrzeży Beres, no ale leciałaś na tyle wysoko, że nie widziałaś tego, co poruszało się tam po ziemi. Sama chata, jakby ona ma, nie wiem, wydaje się być jednopiętrowa, wielopiętrowa. Wydaje się jednoizbową, malutką chatką dosłownie. Okej. Okay. A są jakieś okna? Tak, znajduje się tam jedno okno i drzwi. No dobrze, to podlećmy do okna. Podlatujesz do okna i chcę, żebyś rzuciła na percepcję. Jako, że masz lepszą więź z Zandorem, może być normalna percepcja. I to jest 8. W domku jest zbyt ciemno, żeby można było cokolwiek dojrzeć. A po raz kolejny zmysły nietoperza tutaj nie działają tak dobrze, żeby jakkolwiek inaczej to odebrać. Masz jedynie wrażenie, że gdzieś tam z podłogi dochodzi niewielki czerwonawy blask, który delikatnie rozświetla dosłownie kawałeczek podłogi, tak jakby to było pod podłogą. W sensie pod drzwiami widać? Nie, gdzieś tak? Na środku, jak patrzysz przez okno, to gdzieś na środku tej izby, gdzieś spod podłogi, ale taki dosłownie delikatniutki czerwony blask, który powoduje, że właściwie widzisz tylko go i deskę, spod której on przebija, on jest tak delikatny. No dobra, to skoro nie widać Lizagi, to jeszcze chciałabym podlecieć bliżej tych zagród, zobaczyć, czy może jest tam jeszcze przetrzymywany ktoś żywy. Mhm. Wracasz do zagród i widzisz w środku pasące się kozy, które chodzą sobie po tej zagrodzie, jak gdyby nigdy nic. Teraz, kiedy jesteś bliżej tej zagrody, możesz spokojnie zauważyć całą masę takich czaszek. Dosłownie każdy słupek, a jest to naprawdę spora zagroda, musi być tu kilkadziesiąt, bo na każdym słupku dosłownie znajduje się ludzka czaszka. Również gdzieś w połowie tego prostokątnego ogrodzenia znajdują się dwa słupy, na których w niewielkich klatkach ktoś zamknął i wręcz stłoczył całą masę kruków. Te, kiedy zauważają Zandora, zaczynają uderzać skrzydłami o klatkę, wrzeszczeć, robiąc spory harmider. Kruki są tam tak ściśnięte, że nie mogą nawet w żaden sposób rozłożyć skrzydeł. Po prostu drą się i uderzają tylko skrzydłami, trzęsąc klatkami, co kompletnie w żaden sposób nie wpływa ani na zachowanie kóz, ani na zachowanie czegokolwiek innego, bo nic na tym bagnie nie wydaje się, żeby reagowało na te krzyki kruków. A klatki są zamknięte w jaki sposób? Klatki są zamknięte i po prostu za jakąś kłódką zamknięte. Obie klatki mają niewielkie kłódeczki, które je spinają. Harmider jest jednak tak duży, że niesie się echem i wy, znajdujący się w kręgu, słyszycie bardzo zniekształcone te krzyki krakania, które do waszych uszu dochodzą w bardzo nienaturalny sposób. O tyle co Agata zdaje sobie sprawę, że to są kruki, do was dochodzą dziwne odgłosy, których nie potraficie zidentyfikować. W tej zagrodzie widać na przykład wiszące klucze jakiekolwiek? Nope. Nope, okej. Okay.
I czyli to jest w sumie tyle. Chatka, zagroda i poza tym nie ma tam Nie widzisz rzeczy. Nic w tym miejscu, co byłoby interesujące jeszcze. No dobrze, to chciałabym, żeby Zandor zaczął wracać też taką bezpieczniejszą drogą, czyli wyżej, tak, bez obserwowania całego, całej tej drogi. Zandor się wzbija i wraca. Wy tymczasem siedzicie, Muriel śpi na trawie, a wy słyszycie tylko cały czas jakieś nieludzkie wrzaski dochodzące gdzieś z wnętrza Beres. Co to za dźwięki? Utwory? Czy ci, Agata, jeśli chcesz, możesz... A ja już ich słyszę, tak? Okay. Bo to jak... Jeżeli chcesz, to wracasz, tak? Kazałeś Zandor wracać, sama. No jak Zandor wróci, tak żeby tam, że tak powiem, by nie zostawać go samego, jak leci nad bagnem. Tak więc powtarzam po prostu opis chaty i wszystkiego, co widział Zandor, a także opis kruków, które są uwięzione. Czy człowiek mógłby wejść do tej chaty z ulicy? Czy znajduje się ona wyżej? Znaczy, ona jest na pniu, ale mógłbyś się w spokonarze wspiąć po korzeniu na to. To nie jest jakoś nieludzko wysoko czy coś takiego. To było olbrzymie drzewo, ale dalej drzewo, które występuje w naturze. Po prostu było ogromne. Bez dodatkowych rzutów na atletykę. Tak. Tak? Okej. Okay. Te czaszki, Agato, one były w takiej wielkości czaszek dorosłych ludzi? Czy jestem w stanie to ocenić? Wydaje się, że tak. Tak, raczej dorosłych ludzi. Okej, okay, to czerwone światło. To może być nasz kamień. To może być Lizaga w piwnicy, robiąca wiedźmowe rzeczy, ale ciężko liczyć na to, że będziemy mieć szczęście i dowiemy się na 100%, czy tam jest, czy tam nie ma. No ale chyba musimy zakładać, że jest. Czy kamień, który znalazła Pins i Rocky tam pod drzewem, świecił w jakikolwiek sposób, albo odbijał światło, był błyszczący w cokolwiek, co może sugerować na plus? Nie. Kamień, który Pins znalazła w drzewie, nie, bo wyjął go Adrien i go rzucił, natomiast kamień, który Pins wyjmowała z wasilki, w momencie, który znajdował się w wasilce, to miał w sobie niewielki błysk. I on był jakiego koloru? Czerwony. A ten spod drzewa też? Oba były czerwony. Sądząc po dotychczasowych doświadczeniach, wydawałoby się, że ten kamień jest czerwony tylko jeżeli jego moc w jakiś sposób działa, w sensie błyszczy tylko jeżeli jego moc w jakiś sposób działa, co by sugerowało, że on tam nie leży sobie po prostu jako przycisk do papieru, tylko może, coś się dzieje. Może w ten sposób ta chatka powstała, wyrosła za pomocą tego kamienia, albo używa jeszcze go do czegoś. Była to wcześniej, nie? Jak dawno ten pierwszy kamień zniknął? Bo to jest ten pierwszy, tak? Ten, który zgubił... 10 lat temu, plus minus? Być może jeżeli wyrwiemy ten kamień z tej chatki, to będziemy mieć większe szanse z Lizagą. Najpierw trzeba by to było, tam było wejść. Da się wejść z ulicy, z tego co robimy. Da się wejść. Pytanie, czy da się tam dojść? No bo nie mamy tego komfortu, by dolecieć sobie po prostu pod chatę. Co to są za kruki? Może te kruki to nie są kruki, tylko... dzieci zmienione w kruki. Wiedźmy wymyślają takie rzeczy. Skąd te zabawki tutaj? Skoro najbardziej nienawidzi kruków, po co zmieniałaby je w kruki? Może nie właśnie wiem. Dlatego, żeby je ukarać, żeby może dać im torturę. Dzieci i zmienia je w kruki, potem nienawidzi kruków. Jeżeli wiedźma potrafi zmieniać dzieci w kruki, no to znamy jednego krukołaka, który nie jest spokrewniony z Martikowami. I tak patrzę smutno na Muriel. Która wydaje się zupełnie spokojnie spać na tej odróżniająco się wręcz zielonej trawce, która wyrosła wśród tego kamiennego kręgu. Może Lizaga jest jedną z pań fań i to ona tak naprawdę... No dobra, zaczynam mieć głupie hipotezy, nie wiem skąd mi się to bierze w głowie. Po prostu za długo siedzimy już na tym bagnie i powoli zaczynamy głupieć. Tak, może to ta trucizna i tak działa tutaj. Ciekawe, co ona wie o naszej obecności tutaj. Raczej to zwykła paranoja. No ja jestem posrany, mówię szczerze, w tym momencie. Nie bardzo chcę wyjść z tego okręgu. Jeżeli być może jej nie ma i być może mamy kosmiczne szczęście, a być może udaje, że jej nie ma i po prostu czeka, kiedy na przykład wyjdziemy gdzieś i będziemy w pułapce. Na przykład do jej domu. Możemy rzucić ciszę w tym domu. Możemy rzucić ciszę wewnątrz domu, ale wciąż będzie mogła rzucać na nas czary z zewnątrz. Musielibyśmy ją zamknąć.
Nie, nie wykorzysta na tobie rozkazu wtedy na przykład, bo nie usłyszysz tego rozkazu, nie? To prawda. Zawsze to częściowa ochrona. Bardzo częściowo. Poza tym, jeżeli będzie mogła rzucać na nas czary z zewnątrz, to będzie oznaczać, że będziemy ją trzymać na dystans, bo nie będzie chciała wejść do środka i to może oznaczać, że będziemy w stanie zrobić cokolwiek z tym kamieniem. To jest dużo założeń, ale jest jakiś pomysł. Jest też opcja, że wejdziemy do środka, a w środku będzie po prostu ona i wtedy możemy nie zdążyć rzucić czegokolwiek. Możemy zanim wejdziemy rzucić ciszę do środka i wtedy wejdziemy i... Możemy rzucić w miejsce, przynajmniej... którego nie widzimy? Widzimy przez okno, prawda? No, ale nie piwnicę, która prawdopodobnie jest tam pod podłogą. Czyli podchodzimy i biegiem do chaty. To nasze jedyne w sumie plan. I rzucamy ciszę. Rzucamy ciszę i próbujemy wyrwać kamień. Przytrzymać wiedźmę. Ciekawe, czy będzie... Ciekawe, jak silna będzie. To wiem ciekawe, coś o trzymaniu wiedźmy, nie polecam. No dobrze by było ją utrzymać w miejscu gdzieś... Rok, jakby ją złapał za nogę po prostu, albo za cokolwiek i... Straciliście mnie, narzucimy ciszę. Magia, Roki. Nie wiem, jak to działa, ale wierzę, że zadziała. Czy widziałaś, czy jest tam jakieś inne wejście do tej chaty? Nie było żadnego, było jedno okno, jedne drzwi. Jeżeli Roki stanąłby w drzwiach i próbował po prostu bronić przed wyjściem, gdzieś może się teleportować, albo zmieniać w mgłę, albo w... ptaka, jakiego ptaków nie lubi, to nie. To w... muchę. Prawdopodobnie może się teleportować. Widzieliśmy to w wykonaniu tych wiedźm, które rzekomo są od niej słabsze. Jeżeli weszlibyśmy do środka i zaczęlibyśmy wyrywać kamień, prawdopodobnie podążyłaby za nami, żeby nas powstrzymać. Taką przynajmniej mam nadzieję. Wtedy znalazłaby się w strefie ciszy, moglibyśmy dosłownie zamknąć ją w tej chatce od wewnątrz. Mam nadzieję, że się da. A jak nie, to Roki by stanął w drzwiach. I podpalić chatę. Nie, nie będziemy chłód do śmierci. To... Nie no, my byśmy byli na zewnątrz, ona byłaby w środku, Roki byłby w drzwiach. Nie, musielibyśmy wejść do środka, żeby wyrwać kamień. No tak, ale potem byśmy mogli z nim uciec. I zamknąć wiedźmę w środku i podpalić. Ten plan ma bardzo wiele etapów. Możemy nie dotrzeć do niektórych. Możemy nie dotrzeć do chatki, z tego co słyszę. Tak, myślę, że problemem będzie też dotarcie do samej chatki, bo to z tymi strachami na wróble. Widziałaś tam jakieś, nie? Nie, musiałam lecieć dość wysoko i generalnie ta mgła jest jakaś dziwna. Zmysły Zandora nie są w stanie zbyt dobrze przez nią widzieć ani słyszeć, tak więc tak naprawdę dokonał zwiadu dopiero przy samej chacie. Pelerynka jest w stanie przenieść dwie osoby prawie natychmiastowo. Czy to jest wystarczająca odległość? Stąd? To jest nie. 500 stóp, więc chyba nie. To nie. Musielibyśmy się zakraść, żeby omijać te strachy na wróble, a to może stanowić pewien problem. I tak stukam w zbroję Trevora, tak ping, ping, ping. Możecie ping. Założyć, że mniej więcej Bereste od rzeki do końca to jest tak pi razy drzwi kilometr kwadratowy. Proponuję spróbować się zakraść w taki klasyczny sposób. Ja mogę rzucić czar swój, żebyśmy wszyscy wydawali mniej odgłosów i generalnie byli cichsi. Jest szansa, że dotrzemy tam niezauważeni czy coś. To chyba najlepszy plan, jaki mamy. Na ten moment nie widzę lepszej alternatywy. To idziemy. Ja przez ten czas, jak planujecie, to się zdążyłem już ze śmiercią pogodzić, bo to tyle trwało. Lepiej działajmy. Dobrze, więc Pins w takim razie zamyka na chwilę oczy i przez chwilę się skupia i po chwili czujecie, że zaczyna się robić dziwnie, że spojrzenie wam się rozszerza, tak jakby kąt widzenia i że czujecie, że jakby, nie wiem, wasze ruchy są bardziej płynne i że wydajecie mniej dźwięków i rzucam czar przejście bez śladu na wszystkich, tak żeby zwiększyć nasze możliwości skradania się. Rozumiem, że wracacie do brodu, którym przeszliście tą rzeczkę, zostawiacie Muriel we jedynym względnie bezpiecznym miejscu i ruszacie przez mgłę w stronę domku, który widział Zander. Gdy zbliżacie się do grupki chat rozdzielonych niskimi murkami, dostrzegacie po środku tej wsi, wydawałoby się gdzieś we mgle, krótki fragment drogi, który nie został pochłonięty przez bagno. Prowadzi on do wnętrza wsi, być może do jego centrum. Ruszacie więc tą drogą, nie zostawiając za sobą żadnych śladów i po jakichś może 100 metrach
zauważacie na południu wzniesienie, na którym stoi mały, zrujnowany, dawałoby się, dworek. Z niegdyś okazałej budowli pozostały teraz jedynie resztki kamiennych ścian, przegniłe drewno. Zwieńczone łukami okna zieją pustką. Na południe dostrzegacie zaniedbany ogród, którego nie są już w stanie utrzymać w ryzach otaczające go skruszałe murki. Dworek jest na wzniesieniu, przez co woda, w której brodzicie, nie była w stanie się do niego dostać. Być może jest to budowla, o której wspomniała wam Muriel, jednak jeżeli jest iluzja, która zmienia go w okazały gmach, którym był kiedyś, obecnie w żaden sposób nie jest zauważalna. Chciałabym wykryć magię i czy w ogóle czuję jakiś rodzaj magii od tego domu. Kiedy próbujesz wykryć magię, problem polega na tym, że mgła, w której poruszacie się, jest dosyć magiczna. Nie, jest to jakaś magia zaklinania, której nie potrafisz do końca zidentyfikować. Przez co niestety, ale twoje zmysły wykrywania magii zaczynają szwankować, bo musiałabyś odróżnić igłę od stosu igieł. Czyli generalnie oprócz magii zaklinania nie czuć tu innego rodzaju magii? Na tą chwilę nie, ale ponieważ ona jest wszędzie dookoła, to zdajesz sobie sprawę, że jakieś pojedyncze źródło mogłoby ci umknąć. Czy my idziemy w wodzie, czy... Idziecie dróżką, która jakimś cudem zachowała się. Od czasu do czasu jest ona przecięta drobnym spadkiem, który znajduje się pod wodą. Więc od czasu do czasu musicie zacząć brodzić w bardzo płytkiej wodzie, która sięga do kostek, przynajmniej na drodze, którą idziecie. Zdajcie sobie sprawę, że woda w niektórych miejscach, gdzie widzicie domy, które osunęły się delikatnie w bagnie, jest znacznie głębsza. Trevor jeszcze cały czas się nasłuchuje, czy nie słyszy przypadkiem tej komendy, którą słyszał Sir Gottfried, żeby w razie czego rzucić czar na towarzysza. To możesz rzucić na percepcję. Okay. Czy na tych suchych fragmentach, 20. Może nie zanurzonych fragmentach tej drogi widać jakieś ślady, żeby ktoś tu przechodził w jakimś... To możesz rzucić też na sztukę przetrwania. Trevor, nie słyszysz żadnej komendy, która miałaby ci coś kazać, ale przy tym rzucie z tego dużego domu, kiedy jesteście w miarę blisko niego, dosłownie mijacie to wzniesienie, słyszysz, jakby ktoś zawodził, od czasu do czasu mlaskał, a w tym momencie słyszysz bardzo... bardzo niepasujący do tego miejsca odgłos, jakby ktoś krzyczał coś w rodzaju chodź do tatusia. Czy jest to męski głos? Jest czy to zdecydowanie męski głos, który usłyszałeś z tego budynku. Mm-hmm. Ale ponieważ się przysłuchiwałeś, byłeś jedynym, który to usłyszał. Było jedyne, co usłyszałeś z tego. Pins przy 23? Nie. Po tej drodze nikt nie chodzi. Mm-hmm. Słyszałem głosy z tego domu. Co mówiły? Jakieś dziwne jęki, stękania, mlaskania. Jakieś i męski słowa? I męski głos. Tak, były słowa. Co mówiły? Chodź do tatusia. Czy coś takiego. Nie mam pojęcia, co to jest. Sorry. Przepraszam. Ja wiem, że... Ja wiem, jak to brzmi. Chodź do tatusia. Ale dla jasności masz wrażenie, że tak to brzmiało. Kom to papa. Dobra, lecimy dalej. Czyli to z tego domu burmistrza, tak? Tak. Słychać? Czy ten burmistrz miał córkę? Wiemy coś o tym? Nie wiem nic o żadnej córce. Może jak to jakaś, brzmiało? Jakaś iluzja albo... Tam że nikogo nie ma teraz. Jak to brzmiało? Złowieszczo? Z miłością? Brzmiało, jakby to mówił jakiś zbrodnialec. Wiem, że sprawdzić ale kocha córkę najwyraźniej. Nie, to jest jakaś może iluzja czy coś, albo... Może po prostu coś, co próbuje zwabić nas do środka. Lepiej właśnie, trzymajmy się naszego głos, planu. To nie był głos jakiegoś twojego ojca, Trevor, czy coś takiego. Może to była iluzja, żeby cię zwabić do środka. Mówił ci, chodź. Nie? Nie, to na pewno nie był głos mojego ojca. Mój ojciec nigdy tak do mnie nie mówił. Iluzja może o tym nie wiedzieć, jak mówił do ciebie twój ojciec. To kiepska iluzja. Ignorujecie ten dziwny odgłos i ten dziwny dom i ruszacie dalej. Ja tam cały czas sejdzie, ale oni nie chcą, więc idziemy dalej. Okej. Okay. Idziecie dalej i
Agata, zdajesz sobie sprawę, że powoli musicie zbliżać się do chatki. Możesz ocenić odległość, ale przede wszystkim, co wszyscy zauważacie, w wodzie po raz kolejny zaczynają pojawiać się zabawki, które w jakiś sposób, może od czasu, kiedy padało i robiły się delikatne prądy, woda delikatnie mogła je roznosić bardziej po całej wsi. Im bardziej poruszacie się w centrum tej wioski, tych im zagęszczenie na ziemi, gdzieś w kępach trawy, na różnych płyciznach robi się coraz większe. Czy jestem w stanie ocenić jakkolwiek wiek tych zabawek? No bo woda dosyć szybko niszczy rzeczy. Jak długo mogą leżeć w tej wodzie? Dobra, to rzuć na historię. I wow, 5. Podnosisz kilka z nich, ponieważ są tak zniszczone przez wodę, nie możesz określić wieku, aczkolwiek cały czas jest jedna rzecz, którą jesteś w stanie, pomimo tego, że nie ocenisz tego. Na niektórych, powiedzmy, że sprawdziłaś z 5 pierwszych, na dwóch z nich był charakterystyczny napis. Jak nie bawi, to nie bliński. Na trzech pozostałych nigdzie nie widziałaś tego napisu. Może były starsze, a może ktoś inny je wykonał, a może autor się nie podpisał. Ja zatrzymuję się na chwilę, albo po prostu zwalniam i wącham powietrze, czy czuję cokolwiek, jakikolwiek nietypowy zapach. Też myślę o tym, czy... No bo słyszeliśmy, że ta mgła jest zatruta, czy nie czuję jakiegoś, nie wiem, czegoś, co mi się kojarzy z trującym gazem. Rzucam 12. Do twoich uszu dochodzi gdzieś jakieś delikatne dzwonienie małych dzwoneczków, które jest przed wami, a w twoje nozdrza, jak się bardziej, w twoje wzmocnione zmysły szybko uderza do ciebie zapach jakichś zwierząt hodowlanych i wszystkich dobrobytów zapachowych, które się z tym wiążą. Czuję jakieś zwierzęta. Kozy? Zaczynam się robić głodna. To mogą być kozy. Czyli jesteśmy już całkiem blisko, skoro już czuć kozy. Jakaś część mnie chce się tam zjeść teraz. Nie przejmujcie się. Swoją drogą, byłabyś w stanie zjeść tę lizagę? Czy to tak nie działa? W sensie jako ja, czy jako wilk ja? Jako wilk ty. Jestem dość małym wilkiem, a to jest prawdopodobnie duża lizaga. Wolałabym też nie, jeśli jest wybór. Jeszcze zanim zbliżycie się wystarczająco, choć już gdzieś we mgle widnieje zarys czegoś, co mogłoby być ogrodzeniem od kóz, po prawej stronie zauważacie kolejną budowlę, która wznosi się odrobinę wyżej. Ponieważ znajdujecie się prawdopodobnie blisko centrum całego miasta, jest duże prawdopodobieństwo, że to wspomniany wcześniej kościół. Teraz nikt z was nie musi rzucać na nic, żebyście wszyscy usłyszeli ze środka tego budynku jakieś zawodzenie. Przez chwilę brzmi to jak krzyki, ale kiedy wsłuchujecie się lepiej, macie wrażenie, szczególnie Trevor, kojarzy ci to się z bardziej entuzjastycznymi klechami, których miałeś możliwość poznać w swoim życiu, którzy wymawiali gniewne kazania, jakby bardziej na kogoś krzyczeli o ogniu piekielnym i tak dalej. Nie jesteście w stanie wychwycić całych zdań poza słowami groźby. Słyszycie coś o nadejściu mroku i tego typu rzeczach? Musielibyście podejść bliżej, być może wejść do środka, żeby usłyszeć całość tego kazania. Ale w tym momencie to wrażenie, Trevor, które ciebie ogarnia i skojarzenie jest absolutnie nie do pomylenia z niczym innym. Czy słyszę jakiś tłum, jakąś widownię? Nie widownię, nie. Jednego człowieka. Tylko i wyłącznie samotnie krzyczącego. Wszyscy słyszycie te krzyki, tylko po prostu Trevor miałeś najwięcej do czynienia z tego typu sytuacjami. Ale rozumiem, że nie wyłapujemy słów, tak? Tylko to. Pojedyncze jakieś, które nie jesteś w stanie ułożyć ich w żaden sens, poza tym jakby ktoś kogoś czymś straszył, albo ganił, albo... A mogę się spróbować przysłuchać, czy nie? Musiałbyś wejść, żeby zdajesz sobie sprawę, że stąd tego nie usłyszysz. Czy Pins wie coś o sytuacjach magicznych, w których jakieś miejsce zostanie, nie wiem, zawieszone w czasie, albo jakieś echo przeszłych wydarzeń się pojawia, które... No bo zakładam, że to się nie dzieje teraz, tylko słyszymy rzeczy, które działy się może w momencie, kiedy wioska została zniszczona, czy cokolwiek takiego, czy Pins skojarzy taką to magię? Może rzucić na wiedzę tajemną. Rzucam 17. Nie przychodzi ci nic takiego do głowy. Iluzje, nic poza tym. Może nie schodźmy z ustalonej sobie wcześniej ścieżki. Na pewno nie, żeby wejść do kościoła. I ja mam pytanie, czy czuję od tego kościoła, jeżeli jesteśmy blisko, jakąś wprowadzającą mnie w dyskomfort
aurę? Nie. Zupełnie nie. Okej. Nie. Ruszacie dalej. Mhm. Jeżeli... Zakładając, że Pin cały czas się obawia tych trujących bagien, więc zakładając, że gdzieś w okolicy chatki może być jakieś niebezpieczeństwo, to chcę przygotować swój czar ochrony przed trucizną, żeby w razie czego, jeżeli, nie wiem, zacznę czuć jakieś działanie, to rzucić go na siebie. Okej. Okay. Ja chciałbym rzucić na swój buzdygan zaklęcie, żeby był magiczny. Kiedy zbliżacie się do ogrodzenia, wszyscy zauważacie ludzkie czaszki, których jest naprawdę sporo. Dosłownie każdy słupek, który łączy poprzeczne belki, które są pomiędzy nimi umieszczone, tworząc te całkiem sporej wielkości ogrodzenie, każdy z nich jest przyozdobiony ludzką czaszką. Kozy w środku wyglądają zupełnie normalnie i zachowują się zupełnie normalnie, kompletnie nie reagują na wasze podejście. Jednak kiedy zbliżacie się, również zauważacie klatki i kruki po raz kolejny, tak jak wcześniej na Zandora, tak na was zaczynają uderzać w te klatki i robić ogromny harmider, powodując bardzo, bardzo duży hałas, który z jednej strony powoduje, że jeżeli ktoś miałby je usłyszeć, to na pewno je usłyszał, z drugiej strony wasze jakiekolwiek potrzeby skradania się w tym momencie są kompletnie niepotrzebne, nic, wasze kroki nawet w płytkiej wodzie nie będą słyszane przy tym hałasie. W takim razie mówię do pozostałych, może też rzucimy ciszę, żeby być ciszej? Jak daleko jest ta chatka od nas teraz? Kiedy mijacie to ogrodzenie, zauważacie ogromne drzewo, a raczej tylko jego pień. Na niej znajduje się rozsypująca się chata. Gnijące korzenie drzewa wynurzają się z podmokłej ziemi, niczym odnóża ogromnego pająka. W jednej ze ścian chaty widzisz drzwi, które w tym momencie są zatrzaśnięte, ale również wyglądają, jakby były drewno, z nich było trochę spruchniałe. Poza tym jest tam malutkie, pojedyncze okienko. Nie wygląda to w żaden sposób imponująco. Robię kilka kroków w kierunku tej zagrody, gdzie są kozy. I przyglądam im się uważnie. Wydają się zwykłymi kozami, które sobie chodzą, skubią sobie trawkę, która tutaj nie została wyjątkowo mocno podmyta. Zachowują Czy się kompletnie. Zwracają jakąkolwiek uwagę na mnie w tym momencie? Nie. Najwyraźniej przyzwyczajone albo dobrze wytresowane. Czy jesteście dziećmi, które tu przyszły? Koza najbliżej nawet nie podnosi głowy, tylko spokojnie sobie żuje trawkę, która jest pod nią. Jak tutaj ma się sprawa z wykryciem magii? Okej. Znowu przestraszasz się na wykrycie magii. Musisz cały czas przyzwyczaić się do tego, że magia jest tutaj dosłownie wszędzie. Ale masz wrażenie, że o tyle co z samego domu gdzieś bije na pewno jakaś aura magiczna zaklinania, tak również widzisz ją gdzieś wokół tego ogrodzenia. Być może czaszki są w jakiś sposób zaklęte. Nie masz pojęcia w jaki. To ja się chcę przyjrzeć i zastanowić, czy to nie są jakieś pułapki w tych czaszkach zainstalowane, czy to nie jest cokolwiek, co może być pułapką. Nie mam niestety czaru wykrywania pułapek w tym momencie. Możesz rzucić na inteligencję, ale... Możesz dotknąć. Dotknij. Rzucam 7. Nic nie przychodzi ci konkretnego do głowy. Nie wygląda to na pułapki, ale... Może lepiej nie dotykać. Czy tę magię czujesz tylko od czaszek, czy też... od linii między nimi na przykład. Powiem ci tak, jest tu na tyle dużo zniekształcenia, że pomiędzy nimi jest magia, bo jest wszędzie mgła. Po prostu czaszki wydają się być odrobinę mocniej promieniować, ale pomiędzy nimi tak, wyczuwasz magię, ale dlatego, że wyczuwasz ją wszędzie. Ciężko stwierdzić, ta mgła zakłóca cały obraz wykrywania magii. Czaszki są takim jaśniejącym punktem, ale czy są między nimi jakieś magiczne powiązania, czy nie, ciężko stwierdzić. Może powinniśmy szturchnąć którąś z nich magicznie na przykład, żeby zobaczyć, co się stanie, chyba że to może być jakaś alarm. No właśnie, z jednej strony może wywołać alarm, ale z drugiej, jeśli po prostu wejdziemy, to równie dobrze to może być z jakiejś strony kruki, magiczny płot, drą japę. Chcę skorzystać z mojej umiejętności taumaturgia, żeby szturchnąć, wywołać lekki powiew, który po prostu lekko zadrga tą czaszką, zobaczyć, czy ona, nie wiem, pod wpływem poruszenia się coś stanie. Jakąś dalej, nie taką, która jest przy nas.
Więc trącasz tą czaszkę i przez ułamek sekundy nic się nie dzieje. Po chwili jednak w czaszce zapalają się niewielkie niebieskie płomyki w jej oczodołach i tylko zaczyna to się dziać po kolei we wszystkich czaszkach wokół tego, po czym nagle z niesiącej gardzieli tej czaszki zaczyna wydobywać się krzyk. Najpierw jedna czaszka, potem kolejna. Wszystkie zaczynają wokół was krzyczeć, wrzeszczeć. Robi się z tego tak nieprzyjemny dla uszu. Macie po prostu instynktowny odruch, żeby zatkać uszy, żeby wyrzucić z siebie ten irytujący śmiech, krzyk, który zaczyna tutaj wszędzie do was docierać. Czy to pora na tę ciszę? Ja chcę rzucić ciszę, ale czy my jesteśmy blisko tej chaty bezpośrednio jakoś obok niej, czy... Jesteście czy blisko tyle, że... Czy jestem w stanie rzucić tak, żeby ona objęła nas i chatę? Nie. Aż tak duża nie jest cisza. To rzucam tak, żebyśmy my byli objęci tą ciszą i ile jestem w stanie w kierunku chaty. To ona się zatrzymuje... Jeżeli obejmiesz was kawałek płotu, to ona jest w stanie zająć kawałek płotu, ale docierać najpierw do korzeni. Nagle wszystko ciśnie. Co to było? Nie możesz Rocky powiedzieć. Się odzywa, odzywasz się, ale sam stwierdzasz, że nie słyszysz własnego głosu. Wokół nikną kompletnie jakiekolwiek hałasy, bagna, nie słyszycie komarów, nie słyszycie czaszek. Dalej palą się ich niebieskie oczy. Ja podnoszę kuszę w takim razie i wypatruję, czy cokolwiek wywołało to jakąkolwiek reakcję ze strony chatki. Przez chwilę stoicie w tej kompletnej ciszy. Kompletnie jesteście zdziwieni, bo pomimo tego, że nadszedł ten śmiech, kozy się tym w ogóle nie przejęły. Dalej sobie skubią trawę. Kruki dalej trzepoczą, ale nie słychać ich, bo również znalazły się w zasięgu czaru. One są w zasięgu czaru i nie wydają dźwięków? Czy my jesteśmy w ciszy, więc nie słyszymy ich, a one są poza... Jedno i drugie. Okej. Nagle widzisz, że gdzieś z nieba, na ile widzisz je przez tę mgłę, koło chatki zlatuje niewielki obiekt. Z daleka wygląda jak jakieś dziwne, okrągławe naczynie z takim dziobem z przodu. Jednak kiedy obiekt się zbliża, zauważasz, że jest to czaszka? Ogromna czaszka. Czaszka ludzka, tak? Nie. Jest to czaszka dużego gada. W środku niej znajduje się postać okryta jakimiś łachmanami. Jej strój, kiedy czaszka zatrzymuje się, zawisając delikatnie nad ziemią i obniżając się w ten sposób, że z jej tej podłużnej części postać może zejść na ziemię, zauważacie, że płaszcz tej postaci jest zrobiony z części kruków. Jasne, w większości są to pióra, ale tu i ówdzie widzicie jakiś kawałek dzioba, nóżki, innych elementów, jakby ktoś po prostu obdzierał kruki ze skóry i niedbale zszywał je razem, tworząc kawał płaszcza. Jej twarz jest na razie zakryta w kapturze. Podnosi na was oczy i jesteście w stanie po części zobaczyć tylko kawałek pomarszczonej twarzy. Spogląda na was gniewnie i zaczyna mówić. Nic nie słyszycie, ponieważ stoicie w ciszy, więc... Czy mogę próbować odczytać ruch ust? Czy jak zrozumiesz rozkaz, czytając ruchu warg, to zadziała na tobie? To masz rację. Nie, to nie próbuję. Okej, więc... Nie próbuję. Nie próbujesz. No dobra. Nie próbuję. No więc postać tylko coś cały czas mówi. Wy stoicie w ciszy, ona coś do was mówi i zatrzymuje się. Macie wrażenie, że zadała wam jakieś pytanie. Ale ponieważ stoicie w kręgu ciszy, to nie słyszycie tego. Ona jest bliżej domu, czy my jesteśmy bliżej jej domu? Tak wiesz. Ona wylądowała pomiędzy wami a domem. Okej, czyli akurat zostawia nam drogę, wspaniale. Jej unoszący się pojazd znajduje się tuż za nią, delikatnie lewituje nad ziemią. Jak rozumiem, jest to czaszka pasująca do pewnego trupa bez czaszki. Pasowałaby doskonale. Okej. Okay. No dobra, więc wszystkich was zamurowało, kiedy staliście w tej ciszy, ponieważ ona nie odpowiada, niedługo nie dostawała odpowiedzi na pytanie, które ewidentnie zadała, to rzucacie wszyscy na inicjatywę. Jeden! Jesus! Okej. Okay. Jeden. 16. Dobra. No dobra, więc... Agata, widzisz, że ta postać zdecydowanie szykuje się do tego, żeby coś zrobić, ma wobec was wrogie zamiary. Nie słyszysz jeszcze kompletnie, co mówi, co krzyczy do was,
ale możesz zareagować jako pierwsza. No dobra, to ja w takim razie biegnę pierwsza do tej chaty, bo to ma najwięcej sensu na tym etapie. Okej, więc dobiegasz do... Czekaj, 30 stóp, to jest tutaj. O, oh God. Dzień dobry, baboly zagon. Wow, biegasz tej ciszy? Dzisiaj nie ma lepszego miejsca, w którym mogę stać od niej trochę dalej chociaż. No, dobrze, możesz tu być. Dobry. Podaję rękę chociaż, że się przywitać biegniesz. Dzień dobry. Powiedzmy, że przybiegasz tak. Sobie tak, ktoś zaczyna biec, tak zatrzymuje się przy niej, tak? Więc wypadasz tej, no tak, bo to tury, więc... No. Więc, ja oczywiście ja jestem najdalej ustawiony. Dobra, po prostu Agata, chcesz jakąś akcję zrobić, strzeli czymś, czy tylko biegniesz. Możesz zrobić dash, pod warunkiem, że drzwi są otwarte. To chcę to spróbować zrobić. Okej, okay, więc Agata, wybiegasz z tej ciszy, mijasz zdezorientowaną kobietę w ciuchach, w krótszym ubraniu, przebiegasz koło czaszki, wpadasz na drzwi, z bara je otwierasz, nie są zamknięte, więc z bara je otwierasz i wpadasz do małej izby. Chata ma 4,5 metra długości i szerokości. Jest pełna starych mebli. Dostrzegasz również drewnianą pryczę, wiklinową szafkę, smukłą szafę, drewniany stół, taboret i drewnianą skrzynię o półokrągłym wieku wzmocnioną mosiężnymi okuciami. Także żelazną wannę, na której widnieją drobne ślady krwi. W samym środku pomieszczenia stoi upiorna kołyska, w której masz wrażenie, że w zawiniątku coś leży. Kiedy rozwalasz drzwi, do twoich uszu dociera płacz, normalny płacz dziecka. Wszystkie meble poza kołyską przy okazji przymocowane są śrubami do podłogi. Z pomiędzy nadniłych desek pod kołyską sączy się czerwonawe światło. Do twoich uszu dociera delikatne łkanie dziecka. Niemowlęcia. Rocky, ty tego nie słyszysz, ty tego nie widzisz. Ty widzisz tylko, jak Agata wybiega przed siebie prosto w stronę chatki. Unikajcie okien. Unikać okien? Nie możesz tego powiedzieć. Aha, go. Nie mogę. Kurwa, to czekaj, bo... Kurwa. No biegnij! Biec muszę, bo nic innego mi nie zostało, nie? Dobra. Rozumiem, że mijasz się. No rusz! Chcesz wpaść tak, za Agatą. Wpaść na te drzwi i zatrzymaj do tego domku. Rocky chyba da radę bez dasza nawet. 35 ja mam tyle. Dobiegniesz bez, więc nawet będziesz miał akcję jeszcze. Super. Więc również omijasz starszą panią, która omija czaszkę, że mówisz, Agata pierwsza otwiera drzwi, wpada do środka, a tuż na to wpada Rocky, widzisz dokładnie to samo, co widziała Agata. Jeżeli chcesz, możesz jeszcze coś zrobić, coś zadeklarować, masz jeszcze akcję. Rocky biegnie szybciej. Możesz rzucić tym toporkiem, czekaj, który ją dekoncentruje, czy coś. Ale mam rzucić w tą wiedźmę? Nie. Czekajcie, skoro biegliście do środka, to mogę... Ale my jeszcze nie jesteśmy. Obronny. No ale lepiej rzucić niż okej, to whatever. No tak. Biegliście do środka. Oskar, przyspieszę zakończeniem gieł. Właśnie czekaj. Nie umieracie. Ale jak wbiegam, widzę tam gdzieś te światło, ten kamień, bo mógłbym chwycić ten kamień albo coś, nie? Spróbować. Spod podłogą, pod kołyską. A to nie mogę akcją tą, którą mam, na przykład spróbować chwycić? Mogę ci pozwolić akcją odepchnąć kołyskę co najwyżej, ale jest jeszcze deska, musiałbyś ją rozrąbać albo wyrwać. No bo ten kamień jest istotny, nie? Może jest tam coś pod podłogą, jeśli to kamień. Widzisz tylko czerwone światełko. Fuck. Kurwa, to dziecko ma urosnąć albo coś takiego, to dziecko jakoś próba... Może jej umarło dziecko, jednak chce go wskrzesić, jak kurwa, jak tą tam... Czemu my z nimi pogadaliśmy? Nie, co ja wiem, teraz rzucę to... W tym momencie rzucę w nią toporem, co nam to da? Kurwa. No, ona rzuci w nas toporem, metaforycznie mówiąc. On nawet obrażeń nie zadaje żadnych, jeszcze rzucony, to już w ogóle, kurwa. Następna tura jej. No, porozmawiaj z nią teraz, tak? Masz akcję, żeby ją przekonać do swojej gracji. Dzień dobry, pani. Dzień dobry, przedstaw się. Z jej domu się wygrać. Przepraszam, ja nowy sąsiad, ja myślałem, że to mój dom. Pomyliłem drzwi. To takie same na dół szedłem. Ja tu mieszkam, drzewo! Chcieliśmy panią zaprosić na parę petówkę, nie? Do herbatki. Może pajnikiem ja... Mówię, pani przyleciała, a ja nawet wody nie wstawiłem. W pani domu. No albo usłyszałem płacz dziecka. To pani? No, jak to nie było jeszcze dziecka, nie? Dobra, Rocky, co robisz?
Bo ten topór nic nie da. A z tym kamieniem jest większa szansa, nie? Nie chcę, żebyś się później na mnie było, ten kamień zjebałem. To źle dziecko, ale rób co powinieneś. Nie wiem, co się tyle, ale rób to, co Rocky by zrobił. Zagadałby do Rufabilizagi, nie? Tak, zagadałby, ale teraz nie mogę tego zrobić. Możesz to zrobić. Ładny domek, proszę pani. Dobra. A już tam biegłem, kurczę. Proszę nas nie zabijać. Dzień dobry, trzeba było powiedzieć mijając ją, wiesz tak. Co to kuje? Dajcie mi się sekundę, bo to jest tak głupia sytuacja. Tak, fuck. Absurdna. To jest jak ta scena zawsze z animowanego Asterixa, gdzie oni biegną szybciej niż ktoś, kogo mijają, że wszyscy gadują, nie? Żebym jeszcze miał pierwszą inicjatywę, to bym tu nie pogadał, ale Agata już wbiegła do środka. Dobra. Co ma zrobić? Cofnij się i opowiedz. A wróci teraz do domu i to pomalić. Słuchajcie, róbmy coś. Ja jednak nie wybiega z powrotem i... Dobra. Gramy. Nie, to ja... Rocky wpada do domu, nie? I kopiesz kołyskę. Zagata. Tak, widzę, że... O Jezu, nie. Nie kopnę kołyski, to może być dziecko, kurwa. No i tam jest dziecko. Nie odsunąć. To nie to, że może być. Ty widzisz dziecko w środku kołyski. Zawinięte w jakieś szmaty i cicho płaczące. Nie ma żadnego sensu. Słuchaj, Rocky nie jest zbyt inteligentny. Wiedział, że gadamy o kamieniu. Może delikatnie odsunąć, żeby myślał, że po prostu jest... Ale wiesz co, teraz ja mam teraz rozkminę moralną, bo jak wyłączę dziecko i ono umrze... To znaczy, że nie było żywe, Rocky, jeśli wyłączysz je wyjmując kurwa kamień. Ale Rocky tak nie myśli. Czekaj, widać, jako postacie gadamy się. Rocky nie myśli w tych... Dawaj, tu jest dziecko! Rocky nie myśli w tych kategoriach. Dobra, niech Rocky by tam sam myśli. Dobra, to ja teraz wychylam głowę i przepają, to dziecko płakało. Zareaguj, mistrzu gry, no! Słuchaj, co robisz? Nie, to nie przejdzie. Ja zareaguję, jak tylko powiem, że to jest twoje działanie, to... Kurwa, chciałbym zobaczyć twoją reakcję na to, bo proszę bardzo. Serio byś nie pogadał. No, go for it! Komentatora się włączył. Dobra, nie. To wy decydujecie, ja tu tylko reaguję. Dobra, ja wbiegam do domu, widzę Agatę, widzę tą kołyskę, widzę... Nie wiem, co się dzieje. Widzę jakieś światło, które tam gdzieś się z niej dobywa. Wiem o tym kamieniu, bo po to tutaj przyszliśmy, tak. Nie wiem, co jest w środku. To po prostu próbuję odsunąć jeszcze tą moją akcją, tą kołyskę i zobaczyć, o co tutaj chodzi. Dojść do prawdy. Próbujesz przesunąć tą kołyskę, jednak ona również okazuje się być przymocowana do podłogi. Mogę ci pozwolić jeszcze mocniej uszarpnąć, jeżeli chciałbyś próbować to wyrwać. Próbuję szarpnąć. Rzuć na atletykę. 28! Znowu wyrwałem pod całą podłogą. Dziecko wypada na siłę. Łapiesz tą kołyskę, wyrywasz to, razem z nią wyrywasz kawał podłogi, który jest pod spodem. I w tym momencie cały dom zaczyna się trzęść. W jednej chwili podłoga przechyla się w taki sposób, że zarówno Agata, jak i Rocky wylatujecie na zewnątrz. Rocky cały czas trzymając w rękach, chcę tylko dodać, cały czas trzymając w rękach kołyskę z dzieckiem w środku. Jak się, że płakało! Natomiast cała chata zaczyna się ruszać. Wy z zewnątrz widzicie, jak korzenie zaczynają się podnosić w jednej chwili, wyrywać z ziemi. Rocky i Agata lądujecie na płytkiej wodzie na zewnątrz i widzicie cały ten pień, jak monstrualny pająk wstaje i... zaczyna kroczyć powoli w waszą stronę. Jak reaguje pani baba i drzewo na nią? W jaki sposób? Bo na drzewo na nią stanęło. Jak krzyczy, że jestem hydraulikiem. Więc pani baba, widząc to, wskakuje szybko do tej czaszki, która jest koło niej i w jednej chwili unosi się w powietrze. Jednak kiedy czaszka się unosi, zauważa, że Rocky wyleciał razem z kołyską, które jest małe dziecko i zaczyna krzyczeć do was: Zostawcie mojego synka! Płakał! Lizaga wznosi się w powietrze na dobre przynajmniej 60 stóp. Czaszka, w której się znajduje, powoduje, że prawie jej nie widać. Jedynie kiedy wychyla się, żeby krzyknąć. Co powoduje, że pins to nie dotyczy, bo masz fit. Ale generalnie ma 3/4 osłony, jeżeli ktokolwiek próbowałby w nią strzelać. Jeśli chciałby strzelić w nią, a nie w czaszkę oczywiście. Natomiast ona znajduje się w tej czaszce. W tym momencie, kiedy ona to krzyczy, również wychyla się stamtąd i wymawia jakieś słowa w stronę Rockiego. Czy mogę jej przerwać? Możesz próbować. No próbuję. Okej, czyli musisz rzucić po prostu rzut check na charyzmę i tyle.
16. Lizaga wychyla się z tej czaszki, coś mamrocze w stronę Rokiego i widzisz, jak jakiś pocisk energetyczny wylatuje w twoją stronę. Jednak tuż przed tobą Agata unosi rękę i kiedy pocisk się ciebie zbliża, w powietrzu jakoś tak rozpływa w nicość. Nie ma żadnego efektu. Czy jestem w stanie rozpoznać ten czar, co ona rzuciła? Możesz rzucić na wiedzę tajemną, tak? To tak działało, że możesz rzucić, jeżeli... Tak, tylko czy to jest kwestia tego, czy mam advantage, jeżeli on jest dostępny dla mnie? Nie, nie jest. Nie jest, okej. Nie jest. Więc rzucam 20. Rozpoznajesz to w tym czar przymusu. Nie jest to rozkaz, ale klątwa przymusu, która powoduje, że jeżeli Rocky nie wykonywałby działań w stosunku do tego, czym byłby ten przymus, to zacząłby usychać. Ja wskazuję Rokiemu i Agacie, żeby jednak wracali do tego, do tej ciszy, póki jest taka sytuacja. Ona na tym kończy, Pins. Co ta chatka robi? Czy ona idzie w naszym kierunku idzie z zamiarem, Rokiego i zamiarem ataku? A Lizaga, czy ona się jakoś oddala? Nie, czy unosi się po prostu, unosi się nad wami, cały czas krzycząc przekleństwo w stronę Rokiego, żeby puścił jej małego synka, puścił jej małego Strada. Ja tego nie słyszę, więc... Słyszysz? A nie słyszysz, jesteś w ciszy. Okej, okay, ty tego nie słyszysz. To słyszy tylko Rocky i Agata. Ja wskazuję Pins w te drzwi otwarte. Wyrwać kamień trzeba. Nie mówię tego, ale palcem wskazuję. Tam już jest łatwo, ta kołyska poszła. Co to kurwa było? Co to kurwa? Przepraszam. Kurwa, chatka pierdła. Chatka najebana. Pins w takim razie podbiega kawałek, teleportuje się do wnętrza chatki i jak tylko zobaczy w swoim zasięgu wzroku kamień, to próbuje go wyrwać ze środka. Więc skakujesz do środka chatki, cała się trzęsie cały czas, kiedy stoisz. Chcę najpierw, żebyś rzucił na akrobatykę i zobaczyć, czy jesteś w stanie w ogóle utrzymać równowagę w tej trzęsącej się chacie i nie wywalić się na tyłek. W tym momencie, czy jesteś w stanie podejść w ogóle do tego kamyka? Czy ponieważ się teleportowałem do środka, a nie weszłam, to mogę z jakimś przewagą albo czymś takim? Nie, bo chatka się cały czas trzęsie. Jesteś w środku, dobra. Ale musisz, wiesz, ustać i podejść do tego miejsca. Dobra, uwaga, rzucam 10. Niestety chatka za mocno się trzęsie, przez co przewracasz się. Możesz jeszcze wstać i spróbować się zbliżać, ale już czołgaj nie dasz rady. Możesz próbować się jakoś tam zbliżyć do tego, ale w tej turze nie dasz rady na pewno już się wyrwać, podejść do tego kamienia. Chatka się za bardzo trzęsie. Okej, okay, dobra, to w takim razie, żeby było ostrożnie, to chcę się... Nie chcę wstawać, bo zakładam, że to jest trudniejsze. Chcę po prostu się próbować doczołgać, jeżeli go widzę, i jak najszybciej po prostu go spróbować wyrwać. Chatka tymczasem zbliża się w stronę... Czy mogę się czołgać, zatykając sobie uszy w ten sposób? Żeby nie słyszeć ewentualnych czarów. To jeszcze wolniej się poruszasz, ale chatka jest mała, więc... Whatever. Rocky, podnosisz się, kiedy potężny korzeń uderza cię, wywalając ci powietrze z płuc. Jesteś zbyt wolny, żeby kolejny korzeń uniknąć. Znowu cię uderza, koziołkujesz chwilę przez te bagno, żeby stanąć na nogi. W ostatniej chwili... Jesteś w stanie paść na ziemię jeszcze w te błocko, żeby ogromny korzeń przeleciał tuż nad twoimi plecami. Nie pamiętasz, kiedy ostatnim razem w życiu tak oberwałeś w jednej chwili. A co z kołyską? Kołyskę w takim razie cały czas trzymałeś, kiedy obrywałeś w każdym tym uderzeniu. Żeby widziała, że o nią walczy. Leżysz i trzymasz tą kołyskę cały czas, ale ledwo żyjesz. I patrzę jej w oczy tak tylko, że... Nie możesz patrzeć w oczy, bo nie widzisz oczu. Ona jest wysoko nad ziemią, tak dobre. To tam, gdzie wydaje mi się, że ona jest. 70 ja tylko patrzę w jej stronę i robię taką minę, że jest dziecko. 70 stóp nad wami, wiesz, widzisz latającą czaszkę smoka nad głową. No to w tamtą stronę robię taki gest, że tu jest dziecko, kobieta. Okay. Trevor, widziałeś przed chwilą, jak twój towarzysz, który zwykle, wiesz, jak radził sobie w boju, został po prostu jak taka szmaciana lalka rzucany w tą i z powrotem w jednej chwili. Widzisz, że podnosi się z tego błocka, ale... Nie widziałeś, żeby Rocky był kiedyś traktowany w ten sposób. Cokolwiek miało taką siłę. Trevor w tej chwili na chwilkę mruga i nie dowierza temu, co widzi. Wyciąga szybko ze swojej torby buteleczkę. Nacina sobie skórę we wnętrzu dłoni. Okay. I widzicie, jak cała butelka, jej zawartość jakby wchłaniała się przez tę otwartą ranę do środka. Cały Trevor robi się cały czerwony na chwilę, jakby wszystkie żyły zaczynają tak, pompować. Tak, widzisz dosłownie, jakbyś nagle
twój świat nagle w tym momencie wyostrza się wokół ciebie. Masz wrażenie, jakby wszystkie twoje zmysły pracowały na 150-200%. Masz wrażenie, jakbyś był silny, że mógłbyś po prostu podbiec i jednym uderzeniem to drzewo po prostu rozwalić z pięści. Nigdy nie czułeś się tak żywy. Tak, świzna znika w tym momencie. Plecy! Jakie plecy? Co cię bolało? Tak. Nie ma o czym mówić. I Trevor w tym momencie stara się wbiec do chatki i wyrwać ten kamień. Ona jest wystarczająco daleko, że nie będziesz mógł tego na pewno zrobić w jednej turze. Będziesz musiał cały czas użyć sprintu. Mhm. I jeszcze będziesz musiał użyć, powiedzmy, atletyki, żeby normalnie musiałbyś się wspiąć, ale ona się rusza. Ale ponieważ jesteś totalnie napompowany, możesz to zrobić z ułatwieniem. 22. Więc widzicie, skakuje. Rocky i Agata, jak taki nagle, nigdy nie wiedzieliście, żeby Trevor tak zapierdzielał, po prostu leci jak młody chłopak, nagle siwizna zniknęła, odbija się między tymi korzeniami, wiesz, podciąga się, przeskakuje przez próg chatki i ląduje obok Pins. Widzisz Pins, która się tak stara się czołgać na ziemi w stronę wyrwy w podłodze, Trevor, lądujesz obok niej, dalej jesteś cały nagrzany, gotowy do walki, ale mówię, to był sprint, więc nic więcej nie zrobisz. Agata. Wszyscy właśnie tu. Czy jestem w stanie... Z Rockiego przeteleportuj. No dobra, to w sumie jest niegłupie. Więc chwytam Rockiego. Mówię, Rocky, trzymaj dziecko. I teleportuje nas do chaty. To już okay. Trzy osoby. Tak? Dziecko zostaje. Tak? O to nie, to bez sensu. Nie, dziecka nie, ja zostanę dzieckiem. No właśnie to... Ja cały czas myślę, że się z nią pogadam. Rocky... Czy dziecko to jest ekwipunek, który Rocky nie, trzyma, bo jeżeli tak, to spoko. To nie jest ekwipunek. Czy Rocky będzie w stanie tam skoczyć? Będzie w stanie, nie? Rocky bardziej niż... Tak, ja sobie poradzę, skoczyć spoko. Z tą kołyską. Chyba, że... Czy ja sięgam tę kołyskę? Tak. To ja łapię kołyskę i teleportuję się z kołyską. Okej. Okay. Moją kartę przetargową zabierzesz. To Rocky zostaje. Trzeba było wycelować Eldritch Blastem do kołyski i powiedzieć, niech uspokój twojego... Drzewo. Dobra. Zakładam, że drzewo jest niezależną istotą. Okej, okay, więc łapiesz tą kołyskę, czy nie, może nawet dziecko złapać bez kołyski, bo kołyska waży. Tak, może być. Więc łapiesz to zawiniątko. Spoko. Nie łap dziecka, bo cię zje. I w momencie, w którym je łapiesz to zawiniątko, to wygląda jak to małe, zwykłe dziecko, płaczące, zdrowe, wszystko w porządku, ale nagle coś w twojej pamięci się odblokowywuje. W jednej chwili zdajesz sobie w pełni sprawę, przypominasz sobie moment, kiedy ty, ale nie ty, brałaś kolejne części, które twoi zwierzoludzie ci przynosili i powoli zszywałaś Wasilkę, ukrywając bardzo dobrze szwy. W ten sposób, że Trevor nie mógł ich prawie że odnaleźć. W jednej chwili nie masz żadnych wątpliwości, że to, co trzymasz w swoich rękach, to golem. Który został zrobiony jeszcze dokładniej niż ty, a jednocześnie nie ty, nigdy nie byłaś w stanie zrobić. Szwów w ogóle nie ma, muszą być magicznie czy w jakikolwiek inny sposób zamaskowane. Ale to po prostu, czy ono jest w jakiś sposób zdeformowane? Czy nie, jest idealnym, piękniutkim, małym bobaskiem, okay. Który w niczym nie odróżniałby się od bobasku. Kiedy znikasz w kłębach siarki, pojawiając się z powrotem w chatce Lizagi, wiesz już o tym, ale o tyle, co wiedza napływa z twojej strony bezemocjonalnej, twoja emocjonalna strona, natychmiast zdaje sobie sprawę z jednego bardzo wstrząsającego faktu. Żeby stworzyć golema z ciała, trzeba mieć części. O to kurwa. Więc... Pojawiasz się w kłębach siarki koło Trevora, który wygląda jakby po prostu cały czas chciał przebiec maraton, i Pins, która czołga się, ale ponieważ to się dalej rusza, to chcę, żebyś ty również rzuciła na akrobatykę od razu. Z utrudnieniem, bo masz dziecko w rękach. I tak ci się nie udaje. Więc w tym momencie razem z dzieckiem, bam, przewracasz się na ziemię. I koło Pins lądujesz, tylko Trevor stoi na nogach. Trevor cały czas balansuje, tak balansuje, wiesz, w miejscu. Ja tylko krzyczę do Trevora, to dziecko to golem, jest jak Wasilka. Po co wy tu wchodzicie, nie jesteście potrzebni. Bo na zewnątrz zdepcze nas to drzewo. Nie słyszeć, Agata, mówię, nie słyszeć rzeczy. Rocky, zanim zdążysz się ruszyć, słyszysz z góry, chodźcie moje dzieci, brońcie mojego syneczka, brońcie go! I wokół ciebie, z wody, wszędzie dookoła, widzisz, jak zaczynają unosić się spod tych zabawek, które przysłaniały często powierzchnię tej płciutkiej wody, zaczynają podnosić się
kształty. Są to ludzie, ale zdeformowani, totalnie wzdęci od wody, która musiała przez dłuższy czas ich tutaj trzymać. Wyglądają trochę jak ci Torgolowicze, z którymi walczyliście tam wtedy, ale w jakiś sposób znacznie bardziej zniekształceni przez fakt, że znajdowali się tak długo pod wodą. W dodatku z oddali gdzieś jeszcze słyszysz odgłosy jakby tykającego drewna, które gdzieś z oddali zaczyna się, te odgłosy zaczynają się przybliżać, ale jest fratura. Dobra, mistrzu, starczy tego, tych twoich opisów. Ja się biorę nogi za pazy i uciekam do domu. Starasz się do tego domu, który cię atakuje, starasz się wejść do środka, tak? Tak. No bo co tutaj, będę sam? Rzut na atletykę. Dobra. Czy uda ci się wskoczyć do środka? Może mi się uda. 20. Jesteś w stanie wskoczyć do środka, więc przepychasz się koło Trevora, widzisz leżącą na ziemi Agatę i Pins, ale jesteś na tyle szybki, że jesteś w stanie podbiec jeszcze do wyrwy w podłodze, więc jeśli chcesz to zrobić... Chcę wziąć ten kamień i więc zaraz go zjem. Do wyrwy w podłodze i zauważasz tam opleciony w korzenie, jakieś wystające na zewnątrz korzenie wychodzące w dziwny sposób z góry pniaka, jakieś pnącza i tak dalej, opleciony płaski, czerwony kamień, bardzo przypominający, wręcz identyczny z tym, który widziałeś wcześniej, który podał wam Adrian Martikow. Chcesz go wyrwać, więc jeszcze kolejny rzut na atletykę. Fuck. 11. Łapiesz to, zaczynasz szarpać się z tym, dom się trzęsie na różne strony. Nie jesteś w stanie tego wyrwać. Próbujesz ile tylko możesz, ale pnącza nie chcę puścić. I na tym kończy się twoja tura. Z zewnątrz, w takim razie, słyszycie tylko odgłosy. Wyjdźcie stamtąd, oddajcie mi moje dziecko, albo marnie skończycie. Rocky trzyma się za uszy. Okej. W takim razie, cokolwiek się dzieje na zewnątrz, nie wiecie o tym, Baba Lezaga. Być może nic nie robi. Ja tu mogę zamieszkać już. Dalej się trzęsie, ale teraz nawet czołgając się możesz podejść Wiszokiego, który szarpie się tam z tymi pnączami, ale nie jest w stanie wyciągnąć tego kamienia ze środka. Czy mogę wyciągnąć miecz i spróbować przeciąć te pnącza? Czy one wyglądają na takie przecinalne? One wydają się być za bardzo wrastać. To byłoby od miecza lepsza, bo nie wiem, jakaś piła czy coś takiego, którą byś musiała opiłować się gdzieś od dołu dookoła. Raczej wygląda to, że jeżeli brutalna siła tutaj na nic się nie zda, to musiałabyś robić delikatną operację, na którą raczej nie masz czasu, ani możliwości, patrząc na to, jak to się trzęsie. Ale czy patrząc na to, jak Rocky się z tym siłuje, to czy wydaje się, że w ogóle wyrwanie tego jest możliwe? Czy to jest... Rocky nawet był w stanie trochę wyciągnąć te pnącza, po prostu może zadyszał się wskakując do domu. Ale jak spróbuje ze mną wyrwać, to możemy jakoś razem... Możesz próbować mu użyć help action, możesz mu próbować pomóc i w jego turze. Pins, ponieważ nie jest szczególnie silny i widzi, że obok jest Trevor, napruty na maksa, to chcę w takim razie nie ma jednocześnie żadnego celu w tym momencie. Wiesz, podnosisz się i widzisz jakiegoś źrenice, są takie po prostu jak monety. Pins, nie bardzo mając cokolwiek innego do wyboru, widząc, że Rocky się siłuje, próbuje mu po prostu pomóc, więc też próbuje ciągnąć razem z nim, nie mając wielkich nadziei, bo Pins nie jest zbyt silna. Siła jakby nie jest jej mocną stroną, ale liczę na to, że napruty Trevor obok za chwilę dołączy i wszyscy będziemy jak rzepę ściągnąć po prostu. Okej, czyli chcesz jednak uraź, no to rzucę atletykę. Pomagam. Rokiego ciągnie. Zasadził dziadek, że... A na końcu Trevor jedno podchodzi. Dobra. Rocky za rzepę, Pins za Rokiego. Chata po raz kolejny się przekręca. Trevor próbuje się złapać. I robi takie wzdrygnięcie, żeby was wywalić na zewnątrz, więc przechyla się. Więc możecie rzucić na atletykę albo akrobatykę, co macie wyższe, żeby albo utrzymać równowagę, albo złapać się czegoś i nie dać się wywalić na zewnątrz. Rzucam 20. Mhm. 21. 10. Trevor 17. Okej, więc generalnie wszyscy poza Agatą. Pins, utrzymujesz równowagę na ziemi. Trevor i Rocky są w stanie czegoś złapać. Agata w tym momencie, nie, trzymając cały czas, chyba że masz zamiar je wyrzucić, ale jeśli nie, to trzymając... Ale ile, tu ja nie widzę, ile Pins rzuciła. 17. Rzuciłaś 10. 20 rzucił. A Pins... Ja 17. Nie, 17 rzucił Trevor. No ty rzuciłaś 10, więc niestety... Padam z chaty. Ale pytanie, czy trzymasz dalej to zawiniątko, czy je rzucasz po drodze?
Czy jeżeli pies dobrze idzie z akrobatyką, to nie jest w stanie na przykład złapać Agaty, która żeby ją po prostu... Że wiem, że to nie jest prawdziwe dziecko, to jeśli mam do wyboru złapać się czegoś albo trzymać dziecko, to nie ma znaczenia. Czegoś, nie ma znaczenia. Dziecka. Nie ma znaczenia. Po prostu wylatujesz i możesz je zabrać ze sobą. Bo to dobra karta przetargowa. Szantażuj ją. Poszyłóż nóż do To wylatujesz razem z dzieckiem, okej. Okej, tak. Więc tak, więc... przechyla się ta chata i widzicie, jak Agata wylatuje przez drzwi, jest w stanie wytrząsnąć ją z siebie. Więc Agata, lądujesz w błocie i widzisz zbliżające się napuchnięte kształty w twoją stronę i cały czas unoszącą się wysoko nad głową smoczą czaszkę. Trevor. No Trevor podchodzi do tego kamienia i stara się wyrwać go. Dobra. Gołymi rękami. Proszę bardzo, atletyka 6. Z ułatwieniem. Proszę, żeby 20. Więc Rocky, siłujesz się, Trevor, podchodzisz również. Pins tam obok, wiesz, też próbuje tam coś tam. Jakiś mały korzonek. Mariuje wsparcie moralne. Więc Trevor i w pewnym momencie ciągniecie razem, wysilacie ile możecie i w pewnym momencie słyszycie, jak te zaczynają trzeszczeć. W jednej chwili udaje ci się wyrwać. Błysk, który dobywa się z tego miejsca, na chwilę oświetla całą chatę. Rozświetla ją, jednocześnie oślepiając was. I w tym momencie cała chata drży i pada. Korzenie się kompletnie rozwalają, tak jak pająk, który po prostu rozjechałby się na swoich odnóżach. Jest taki wstrząs, że ledwo utrzymujecie się na nogach. Znaczy, pins tam gdzieś siedzisz, pół leżysz, nic się nie podnosiła. I nagle wszystko wokół was zamiera. Choć z zewnątrz oczywiście dalej słyszycie jęki nieumarłych zbliżających się do Agaty. To Agata. Nie widzisz Zagni, ale widzisz czaszkę w powietrzu, w której ona się znajduje. Agata tam machnie półko swojej. Więc na razie trzymam to dziecko i krzyczę do niej. Staram się tak, żeby widziała, że mam to dziecko. Odwołaj ich wszystkich, bo dziecku stanie się krzywda. I wycofuj się do chatki. Możesz rzucić na zastraszanie. Okej. 13. W dalszym ciągu nie słyszysz, żeby jakiejkolwiek odpowiedzi z góry. Ale masz trzy akcje, możesz robić coś innego. Dobra. Jakbym chciała faktycznie wejść do tej chaty, to mogę? Tak, chata już w tym momencie jest kompletnie... Znaczy, jest przy tobie jeden nieumarły, będzie miał atak okazyjny, ale poza tym nic więcej. Chata jest w tym momencie nieruchoma już. No dobrze, to na razie to wycofuję się tyłem do tej chaty. I to zasłaniam się tym dzieckiem, okay. Więc jeśli Lizaga nie odwoła tego typa, to proszę bardzo. On macha za tobą łapą, ale nie jest w stanie cię trafić. Dobra. Słyszycie z zewnątrz. Dosyć tego! Wyłaźcie! I po krótkiej inkantacji, która dochodzi do waszych uszu, nagle widzicie, jak przez drzwi do środka zaczyna rozprzestrzeniać się zielony obłok chmury, która szybko do was dociera, powodując, że pali was właściwie w waszych płucach. Ledwo łapiecie oddech. Wiecie, że musicie wyjść na zewnątrz, bo tutaj długo nie pożyjecie.